Cześć. Nazywam się Karol Wedor. Witaj w moim świecie. Okej, pokażemy Wam teraz trzy różne kombinacje, które bardzo lubię stosować, a bynajmniej w ostatnim czasie często je trenowałem i często stosowałem, ponieważ do walki z Mariuszem Podzianowskim musiałem być przygotowany na odpowiednie techniki, a oto jedna z nich. Zobaczcie. W momencie, gdy zaczynaliśmy walkę, to okopywałem go wewnętrznymi blokikami, tylko i wyłącznie po to, żeby go sobie porozstawiać i poukładać. I za każdym razem, kiedy kopałem wewnętrzny blokik, on cofał nogę. Ale gdyby tej nogi nie cofał, od razu poprawiałem prawym prostym. Czyli wewnętrzny loki, prawy. Jeszcze raz. Zewnętrzny loki, prawy. Dawało mi to o tyle przewagę, że po takiej kombinacji ja byłem gotowy do tego, żeby od razu zaatakować jego nogi. Więc jeżeli ta akcja to miała być sprowadzona do parteru, to po takiej kombinacji by nastąpiło to od razu. To prawy i zajście do nogi. Jest. Jeszcze raz. Wewnętrzny, prawy i od razu dojście do nóg. I kontrola. I jeszcze raz. Wewnętrzny, prawy. I kontrola. Następną techniką to są moje oczywiście firmowe kopnięcia na głowę. Nie udało się ich zastosować w mojej ostatniej walce, ponieważ ta walka zbyt wcześnie się skończyła, natomiast ćwiczyliśmy ich bardzo dużo. I tak samo ustawiam zawsze zawodnika wewnętrznym lub zewnętrznym low kickiem. Sygnalizuję cios na górę lub na dół. W tym momencie, gdy mam możliwość, automatycznie strzelam nogą do góry. Czyli najpierw go sobie ustawiam, markuję na dół i od razu uderzam ciosem na głowę. Jeszcze raz. Ustawiam wewnętrznym, ustawiam wewnętrznym, idę na dół i daję cios na głowę. Jeszcze raz. Ustawiam wewnętrznym, nawet dwa razy. Daję lewy na dół i prawa noga strzela wysoko, prosto na głowę. Kilka walk wcześniej. Podczas mojego pojedynku z Jamesem Maximilianem zastosowałem bardzo mocne uderzenia łokciami, które do niedawna jeszcze były zakazane w naszej federacji, natomiast od niedawna już wolno to stosować i dlatego też szykowaliśmy też akcje takie, które można by wykorzystać przy użyciu łokci, ale niekoniecznie pod klatką, ale też na środku ringu czy oktagonu. Zaczynamy od wyrzucenia lewej ręki. Ustawiamy go sobie tak, żeby spadać dystans. I dajemy cios w lewy i prawy łokieć z góry, wjeżdża prosto na jego głowę. Jeszcze raz. Ustawiam go sobie lewy, dynamicznie lewy i prawy łokieć z góry, wjeżdża na głowę przeciwnika. Zadając łokieć musimy pamiętać o tym, że ręka musi najpierw wyjść cała do góry i z góry dopiero obrócić się, zrotować i spadający łokieć dopiero celuje w twarz przeciwnika. Jeszcze raz. Ustawiam, strzelam i z doskoku biję prawy łokieć. Oczywiście po akcji wracam do pozycji wyjściowej. Clean Label Formula. Ideologia czystej etykiety. Prawdziwe suplementy poznasz po czystej etykiecie. Razem z Muscle Clinic staramy się sprostać wymaganiom współczesnych atletów, dostarczając im produktów na najwyższym poziomie. Szczegóły na www.muscleclinic.pl. Polecam. Karol Bedorf.